30-letni stoper Daniel Tanżyna podpisał 3-letnią umowę z Widzewem. Kontrakt wejdzie jednak w życie dopiero 1 lipca, bo zawodnik ma jeszcze półroczną ważną umowę z dotychczasowym klubem GKS Tychy. Jednak Widzewie nie ukrywają, że czynią starania, by pozyskać piłkarza na zasadzie transferu już teraz. Dokładnie dzisiaj podpisałem kontrakt z łódzkim Widzewem. Kontrakt wchodzi w grę od 1 lipca, ale tak jak mówię, oficjalnie wchodzi od 1 lipca, ale wszystko może się zdarzyć. Prawdopodobnie będzie tak, że dogadają się kluby wcześniej. Mam nadzieję, że od tej rundy już będę reprezentował barwy Widzewa. Wygląda mi na to, że jesteś zdeterminowany, żeby już z Łodzi raczej się nie ruszać i tą wiosnę pomóc już łodzianom w walce o pierwszą ligę. No dokładnie tak jak mówisz, że chciałbym pomóc Widzewowi w awansie do pierwszej ligi. Tak jak mówię, GKS Tychy ma spokojną, moim zdaniem ma spokojną wiosnę, ma dużo punktów. Nie gram praktycznie o nic, bo są praktycznie utrzymani. A Widzew potrzebuje pomocy i ja chętnie pomogę, bo miejsce Widzewa jest w najwyższej klasie rozrywkowej. Daniel, dla ciebie jakie to jest wyzwanie? Przychodzisz do klubu z ogromną rzeszą kibiców, 4-krotnego mistrza Polski, z tradycjami, historią. Tyle, że na razie znajdującego się na 3 poziomie rozgrywkowym. No tak, ale to jest chwilowe. Moim zdaniem Widzew wróci tam, gdzie jego miejsce. A jakie to uczucie? Na pewno fajnie grać w wielkim klubie, w takim wielkim klubie jak Widzew Łódź. I tak jak mówię, gdzieś tam podkreślałem wcześniej, że człowiek całe życie gdzieś tam trenuje po to, żeby grać przy takiej publice w takich meczach. I najlepiej Widzewie w Ekstraklasie za jakiś czas. 18 tysięcy ludzi na trybunach, żywiołowy doping. To nie są rzeczy, przed którymi zadrżysz, których się obawiasz, jak mówisz. No nie, no lubię takie wyzwania. Lubię, jak jest dużo ludzi, jak są ważne mecze. Lubię tak, że kibice się interesują, bo po to się trenuje tamte od najmłodszych lat, żeby właśnie grać przy takiej publice w takich meczach i najlepiej z Widzewem w Ekstraklasie. Zapytam cię, co cię przyciągnęło do Łodzi, co cię przyciągnęło do Widzewa? Dużo aspektów, no na pewno aspekt kibicowski to także, bo to jest fenomen, można powiedzieć, nie tylko w skali polskiej, ale w skali gdzieś tam światowej. Ilość sprzedanych karnetów, ogólnie jaka jest, jak wszyscy się interesują tym klubem. No ale także, tak jak powiem, włodarze Widzewa byli bardzo konkretni. Rozmowa z nimi była szybka i konkretna, to są bardzo ambitni ludzie i oni także, włodarze i trener także mnie przekonali szybko do gry w Widzewie Łódź. Zapytam teraz o zupełnie inną rzecz. Mamy takiego zawodnika rodem ze Śląska, Marka Koniarka, który jest jedną z legend Widzewa. Kibice go uwielbiają, nie tak dawno mieliśmy okazję go tutaj gościć. Ile razy wracał do Łodzi w roli zawodnika, później także trenera, trudno policzyć. Ty także go znasz? Tak, znam trenera, dla mnie już trenera Koniarka, bo miałem przyjemność, aby ten Koniarek mnie trenował w rozwoju Katowice. Byłem tam 3 miesiące, ale zrobiliśmy z trenerem Koniarkiem awans do pierwszej ligi. No, jak wybrałem się tu wczoraj do Łodzi, to wykręciłem numer do trenera i oznajmiłem mu jako pierwszemu, że podpiszę. Mówiłem tak, trenerze, podpiszę od trenera klubie kontrakt, a on od razu, widzę w Łódź. Ja mówię, tak, trenerze, trener się też mega cieszy, że tak się potoczyło gdzieś tam i serdecznie go z tego miejsca pozdrawiam i powiedziałem mu, że go zapraszam na pierwszy mecz Widzewa u siebie. Twoje mocne strony, coś co chciałbyś sprzedać z jak najlepszej strony, pokazać kibicom w Łodzi? No na pewno jestem obrońcą, to bronienie, dostępu do własnej bramki, dobrze gram w głową, jakże w defensywie, także w ofensywie. Mam dobry przechwyt, dobry odbiór, także wprowadzenie piłki nie jest dla mnie problemem, gdzieś tam piłka przynosi to nie jest dla mnie problem, mogę dobrze wprowadzać, tak mówię, dobrze czytam grę, ale także mogę pomóc w ofensywie, dużo tych bramek w ostatni czas tam strzeliłem w Tychach, więc mam nadzieję, że Widzewie także będę strzelał i dawał to kibicom dużo radości. Doświadczony obrońca spotka w widzewskiej szatni kilku znajomych. Przede wszystkim Daniela Mąkę, z którym występował kiedyś w jednym klubie. Oby pomogło mu to w jak najszybszej aklimatyzacji w Łodzi.